witajcie z tej strony Samotycha i witam was bardzo serdecznie w Escapeisach. Zapytacie, Samotycha, zacząłeś nagrywać gry? Nie, nie zacząłem nagrywać gier, ale to będzie jedna gierka, z której zrobimy małą serię. Małą, a może dużo, może przejdziemy sobie tą gierkę do samego końca, zobaczymy. Tak jak pisałem na fanpage'u, zrobimy sobie serię z tej gry, bo mieliście ochotę, pisaliście, że okej, że fajnie może być, że gierka jest spoko. No i ja pomyślałem, no faktycznie gierka jest spoko, więc czemu by nie zrobić serii z tej gry? Pisałem też na fanpage'u, żebyście podawali swoje nazwy, że będziecie ze mną jakby w tej serii. Także wybrałem kilka osób i mamy oczywiście Kalusa, Filipską, Stefans, Donata, Hołynia, Kogucką, Lewą, Gąsiora oraz Konfiturkę oraz świetnych strażników Pana Grubego, Pana Fefe, Pan Ziaro, Pan Mati i Pan Dragon. Śledźcie fanpage, bo jak przejdziemy pierwsze więzienie, to w drugim będziecie mogli być, bo w pierwszym będą takie postaci. Jak nie wiecie, o co w tym chodzi, to szybko wam streszczę. Escapeisy jest to gra, w której dostajemy się do więzienia i musimy z niego uciec. Przygotowujemy się, mamy różne rzeczy, musimy przygotowywać jakieś łopaty, jakieś rzeczy. No i zobaczycie mniej więcej o co chodzi, także możemy, myślę, startować. Postaram się, żeby odcinki z tej serii pojawiały się minimum raz w tygodniu, minimum jeden odcinek w tygodniu, ale raczej będą pojawiać się częściej. Postaram się, żeby ta seria żyła. Jeżeli wam się spodoba, to będziemy częściej robić z niej odcinki. Także zaczynajmy. Samotycha, nasz drogi pensjonariuszu, witamy w Center Park Perks, najwygodniejszym w kraju więzieniu o obniżonym rygorze. W imieniu całego personelu życzymy ci szczęśliwego i relaksującego pobytu. Jeśli znudzi cię bezpłatna telewizja kablowa, z dumą zaproponujemy inne ekscytujące atrakcje, jakie oferuje nasz ośrodek. Okej, tutaj podpisał strażnik jakiś. Dobra, mamy to. Lecimy sobie tutaj. Przedmioty, no tutaj są jakieś informacje, ja już trochę w tą gierkę pograłem, żeby wiecie, żeby nie być takim nowicjuszem. Mamy tutaj grzebień, z grzebienia zrobimy sobie, bierzemy jedyneczkę i mamy nowy grzebień i pyk, tutaj ładnie. I tutaj mamy wszystko napisane, lecimy na poranny apel. Dobra, mamy tutaj poranny apel, zobaczymy kto tu, Donat ma coś na sprzedaż, zobaczymy Donat. Donat ma pilnik nam by się przydał, ale na razie nie mamy pieniędzy. I Kalus ma dla nas zadanie. Bierzemy zadanie. Podejrzewam, że to Hołyn jest powodem tej nagonki na mnie. Dołóż mu porządnie. Okej, dołożymy Hołynowi i Gąsior. Nareszcie udało mi się dowiedzieć, kto do niej się dobra. I musimy pobić, tak, pobić Hołyn i odwrócić uwagę. Okej. Oto kretyni, którzy będą mieć przeszukiwanie celi. Ta gra jest bardzo fajna. Dobra, nie ja, także lecimy. I myślę, mam taką taktykę na tą grę, przynajmniej na początkowe więzienia, że myślę, będziemy budować masę, znaczy nie masę, tylko siłę, żeby być najsilniejszymi i żeby ludzie czuli przed nami respekt i wtedy łatwiej będzie się nam zdobywać przedmioty i myślę, że wiecie, o co chodzi. I też bardzo fajnie, spodobało mi się to, że z widzami mogę to robić, że będziecie tu napisani, że będziecie więźniami normalnie i myślę, że to będzie się też przyjemniej oglądało, jeżeli zobaczycie, że wy coś zrobiliście w tym więzieniu, nie? Myślę, że mnie rozumiecie, bo takie serie są fajne. Myślę, że odcinki z tego będziemy robić jeden dzień w tej grze, bo to trwa mniej więcej tak 15 minut. Dobra, tutaj spokojnie, spokojnie, bierzemy sobie śniadanko, a my mieliśmy odwrócić uwagę strażników śniadanie, także jeszcze mamy chwilę czasu. Zaraz walniemy Kogucką i tutaj... Dobra. Dobra, udało nam się przysługę zrobić, są tych przestań oczywiście. No nie, biją nas. Nie możemy zginąć, dobra. Lecimy, co będzie po śniadaniu? Po śniadaniu chyba czas wolny będzie. Czas wolny, dobra, także lecimy sobie ćwiczyć oczywiście. Lecimy i tutaj mamy rzecz, siła 35. Musimy dobić gdzieś tak do 100, będziemy dobijać, a później będziemy myśleć nad ucieczką. Nie chcę tej gry robić jakoś na czas, chcę po prostu na spokojnie sobie wszystko zrobić, wiecie. Żeby fajnie nam się grało razem. Znaczy nie razem, tylko Donat dalej ma to samo na sprzedaż, ma pilnik. Dobra, także od Donata byśmy mogli kupić pilnik, ale co tu... Musimy zrobić Hołynia. Dobra, zaraz pobiję. O, dobra. Chodź, 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 chodź. Dobra, dobra, lecimy, lecimy i bijemy go. Uda nam się? Nie wiem. Okej, okay, już tu zaatakował. Już tutaj goni go strażnik, ale to my musimy go pobić. Proszę mi tu nie spamić na tym. Proszę mi tu ten zostawić. Dobra, biję go, bijcie go, dobra.
nie udało nam się przysługi zrobić, ale, ale Hołyń ma taśmę i taśmę musimy wziąć. Dobra, mamy tasiemkę. I teraz lecimy do naszej tutaj rzeczy. Rzeczy podświetlone na czerwono są nielegalne, czyli musimy je chować przed strażnikami. Dobra, już tu Mati się nie denerwuj. Mati już się na nas denerwował. I będziemy przeszukiwać, myślę, cele, żeby zdobyć rzeczy mniej więcej. Dobra. Potrzebujemy. Czego my potrzebujemy? Na samym początku. Nie wiem, czy się opłaca robić klucze. Bo można tu zrobić klucze, ale można też robić... Można też się przegryźć przez ścianę jakby. Dobra, Dragun, już tu się nie denerwuj, panie. Biurko lewe. Lewa. Dobra, od lewej bierzemy sobie jeden grzebień, weźmiemy. Zrobimy od razu nożą grzebień i komuś damy. Kto tu? Dobra, Donat, masz jakieś zadanie dla nas. Oficer Dziaro jest powodem tego, że odrzucił moją prośbę o zwolnienie warunkowe. Chcę, żeby ktoś spuścił. No dobra, Donat, możemy pobić oficera. Ale to będzie trudne. Dobra. Idziemy na obiad? Dobra, idziemy na obiad i zaraz pójdziemy sobie... ćwiczyć oczywiście. Musimy zjeść, żeby nam energia trochę się załadowała. Tutaj mamy oczywiście energię. I tutaj mamy poziom strażników. Jak strażnicy są dla nas źle nastawieni. Jak się na nas denerwują oczywiście. Jak będzie tu ponad 90%, to zaczną nas bić. Bez powodu w sumie. Dobra, także lecimy z treningiem. Pierwsze odcinki mogą być nudne, ale mam nadzieję, że wam się serijka spodoba. Mam nadzieję, bo to będzie taka luźniejsza gierka, wiecie. Taka fajna, gdzie mogę z wami pogadać. I nie ma takiego, nie ma tego złego, nie? Oczywiście. Stanowiska do pracy. O nie, bo ja mam tu pracę. Ale dobra, wykonamy sobie pracę. Dobra, świetny plan. Wykonamy sobie pracę, gdzie tu jest stanowisko do prania? Tutaj. Wykonamy sobie pracę, zrobimy trochę pieniędzy i od Donata kupimy sobie... Kupimy sobie pilnik, dobra. Dobra, ja już wiem, jak... Czemu mamy? O nie! Bo mieliśmy to, dobra. Faktycznie, nie zauważyłem, bo jak widzicie, tutaj są takie belki. Idzie nas pobić, idzie? A nie, nie idzie. Tutaj są takie rzeczy, przez które nie możemy przechodzić z nielegalnymi rzeczami. Myślę, że rozumiecie, o co chodzi, bo wtedy nas wykrywa. No, już nas idzie bić. Jak on przeszedł przez ścianę? Czemu on przeszedł? Dobra, robimy tutaj pracę szybko. No nie bij mnie, ja tutaj pracę robię. Człowieku! Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy zrobić to stanowisko do prania, bo pieniążki nam się przydadzą. Jak widzicie, tutaj mamy normę roboczą. Bierzemy pyk. Pyk. Pyk, pyk. 2, 1. Dobra, trzeba się przyzwyczaić do tego, bo będziemy tak robić dosyć często. Hop, hop. 1, 2, 3, 4. No, zdążymy. 1, 2, 3, 3. Jeszcze jeden. Dobra, i mamy wyrobioną normę roboczą. Dobra, i teraz lecimy do Donata. Gdzie jest Donat? Gąsior ma dla nas zadanie. Moje rzeczy znikają, na przykład wczoraj latarka. Oficer Fefe. Musimy pobić oficera Fefe. Kalus ma jeszcze dla nas zadanie. Chcę, żeby Stefa każdego... Mamy tu bić każdego. Konfiturka kogoś tu zaczęła bić. Dobra. Kalusa zaczęła bić konfiturka. Konfiturka, przestań. Boże, jak to śmiesznie brzmi, nie? Jak ja mówię do sobie... O te, okej. Okay. Pilnik! Konfiturka, pięknie, pilnik miała. Kalus miał nic dentystyczną. No, pięknie. Szukamy teraz Donata, szukamy Donat. Donat. Królu mój... Nie! Donat, czemu nie masz pilnika? Ale ma taśmę. Czy taśma nam się przyda jeszcze? No, przyda nam się. Dobra, taśmę musimy wziąć. Także ten. Szukamy osób, które mają jeszcze dla nas coś. Bo tak. Tutaj możemy kraftować rzeczy. Robić różne rzeczy. Czyli tak, mamy dwie taśmy. Z dwóch pilników i z jednej taśmy możemy zrobić obcążki, którymi możemy przeciąć płot w czasie, kiedy będziemy uciekać. Także musimy tutaj zobaczyć, co tu masz na sprzedaż. A, to Donat. Dobra, Donat ma. Czas na ćwiczenia. Dobra, zaraz pójdziemy na ćwiczenia. Zaraz pójdziemy. Tutaj krem do rąk, pocztówka. No, tu nic nie ma, nic nie mają. Może lewa coś ma? Lewa, masz coś? Nie, nie denerwuj się, Mati, spokojnie. No nie bij mnie, Mati! No nie, no pobije mnie. Dobra, pobij mnie. No dawaj. Dobra, Mati mnie znowu pobił. Mati mnie pobił. Dobra, ale na spokojnie. Lecimy sobie, czas na ćwiczenia. Jeszcze mam chwilę czasu. Po ćwiczeniach chyba będą prysznice, bo tak powinno być.
To jeszcze na prysznicach sobie poćwiczymy. Na spokojnie, dobra. Tutaj ktoś. Dobra, spokojnie. Gąsior. Gąsior nic nie ma w sumie, dobra. A dobra, i lecimy sobie. Ćwiczymy ostro, ostro. Mamy 40. Musimy w tym odcinku co najmniej do 50 dobić, nie? Hop, hop, hop. Jak zostanie jakieś 10 minut na prysznicy, to wtedy pójdę, nie? Hop, hop, hop. Dobra, ćwiczymy sobie, żeby zdobyć tą siłę. Jak będziemy mieli siłę, to będziemy mogli już każdego być w tym więzieniu normalnie i będziemy mistrzami. Mam nadzieję, że tak będzie, bo wtedy będzie łatwiej oczywiście, bo jak każdy może nas pobić, to ten, to jest słabo trochę. A tak to będzie lepiej, nie? Ile mamy? 46, dobijemy do 50. Dobra, muszę iść na prysznicę, bo nie zdążę. Hołyń, co Hołyń ma na sprzedaż? A, już nic nie kupię chyba, tak? No nie! Chciałem zaatakować, sorry, ziomki, ej, ziomki. Albo tu nas atakuje. Fefe. Ej, skończ mnie atakować, człowieku. Filipka, co ty masz? Talk kosmetyczny. By się przydał, ale nie będę brał, bo pan Dragon nas goni. No i pan Dragon nas goni, dobra. Lecimy sobie tutaj, bierzemy kolacyjkę. Lecimy tutaj, dobra. Usuń latarka. No to teraz mamy, musimy każdego pobić, więc musimy zrobić sobie mięśnie. Jak będziemy już mięśniakami, to... Jak będziemy już mięśniakami, to będziemy mogli sobie pykać, nie? Będzie dobrze. Hop, hop, hop. Okej, kolacja się kończy, już mam tutaj, a sobie teraz wieczorny czas wolny, także lecimy sobie robić masę, oczywiście siłę, tutaj siła, moc. Dobra, lecimy sobie tutaj. Hop, hop. Kalus ma coś na sprzedaż, bo trzeba było zobaczyć, co ma na sprzedaż. Ale i tak chyba za dużo nie kupimy, bo mamy 36. Lewo tutaj przyszła Hołyn. Potem się nawróciłem, no tak, no fajnie, 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 cieszę się bardzo. Dobra, lecimy sobie z tą masą. 51, dobra, więc myślę, że w kolejnym odcinku, czyli w następnym dniu już sobie na spokojnie wyrobimy to wszystko. Myślę, że tak. Hop, hop. Zrobimy sobie, bo jak będzie zmęczenie do 100%, to już nie będziemy mogli ćwiczyć. Ale sobie zrobimy na spokojnie, myślę do 90, może ponad. Dobra. Tą gierkę ogólnie zobaczyłem u Gimpera i u Mandzia. Kiedyś w ogóle nie oglądałem tej gierki, a później zacząłem ją oglądać i strasznie ją pokochałem wręcz, bo gierka jest super. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Już to mówiłem, ale jeżeli wam się spodoba, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, o tak, w górę, nie? Żebyście widzieli. Dobra, 90, 95 i jeszcze raz zdążymy. Hops, dobra. I teraz pójdziemy pod prysznic, żeby tutaj... Dobra, mam 60, ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie, jeszcze nam zejdzie. Dobra, jeszcze trochę poćwiczymy. Do 90, bo o 22 jest chyba apel. A po apelu jest spanie, więc skończymy tak nasz odcineczek. Dobra. Mhm. Hop, hop. Dobra, i na apelach warto być, bo jak się nie jest na apelach, to ten... Na apelach mówią, kogo przeszukują. I w ogóle, także warto być na apel. Dobra, lecimy już sobie na apel chyba. Tu jest apel? Nie, nie. Tu jest apel. Tu są apele, ustawiamy się. Pan Fefe i pan Gruby nas tutaj będą apelować. I pan Ziaro. Pan Ziaro jeszcze jest. Czy Donat ma coś na sprzedaż? Dobra, już nie możemy od niego nic kupować. Spokój. Pan Dragon nas tutaj ustawia. Dobra, mam nadzieję, że nie będą przeszukiwać mojej celi, ale no, gąsior i Donald, dobra. Także już na spokojnie możemy sobie lecieć do celi. Tutaj przeszukamy. Przeszukamy jeszcze konfiturkę przed tym. Dobra, już nic tu nie ma. Okej, okay, a my mamy pilnik i mamy dwie taśmy i szkło, nóż, czyli taki nóż ze szkła, nie? Także myślę, że dzisiejszy dzień jest bardzo udany. Już tutaj będziemy mogli zaraz spać, spać sobie. Jak widzicie, dobra, 23 i jest gaszenie świateł. Także już tutaj zapiszemy sobie. I to by było na tyle.
To było na tyle z dzisiejszego dnia, z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli chcecie więcej odcinków, to zostawcie łapkę w górę. Jak zobaczę, że będzie dużo łapek w górę, to od razu siadam do nagrywania, bo jak wiecie, nagrywanie takiej gierki to jest dosyć łatwe i wymaga mniej pracy niż takie normalne filmy. Także mam nadzieję, że mimo to wam się spodoba, że w końcu jest jakaś gierka na kanale. Dzięki za obejrzenie. Ja tutaj zapisuję sobie gierkę. Dobra, mamy zapisaną, a ten dzień zrobimy już w następnym odcinku. Także dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć!